Hello, hello, dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dzień dobry, dzień dobry. Hello, hello. To ja. Witajcie, witajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem. Oczywiście na koniec musiało mi się coś poprzestawiać tutaj w ustawieniach, więc trzeba było jeszcze zerknąć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zerkam, ile osób na pokładzie. Kto z nami, kto pierwszy raz. Hello, hello. Nie płaczemy. Witamy serdecznie. 130 osób. Przed chwilą było słychać. Nie słychać, nie widać, już słychać, już wszystko jest. Wszystko jest. Witam bardzo serdecznie. Hello, hello. Kto po raz pierwszy? Kto z nami od dawna? Pomysłowa nauczycielka. Witam serdecznie. Witam, witam. Nie widać, nie słychać. Wszystko już widać, słychać. Tak? Słyszycie mnie? Dobry wieczór. Witam. Witam, witam. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok. Czy wy mnie słyszycie? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest, jest, jest. Widać, słychać, wszystko ok. Jest od dawna. Od dawna słychać. Od dawna mnie słuchacie. Po raz pierwszy. Polecam panią moim stażystom i sama też słucham. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że słychać. Cieszę się bardzo, że słuchacie nie pierwszy raz. Cieszę się bardzo, że są i tacy, którzy przyszli do nas po raz pierwszy. Izabela, myślę, że nie ostatni. Myślę, że się o tym przekonasz już dzisiaj. Że warto tutaj być, warto tutaj zaglądać. Witajcie, witajcie, kochani. Cieszę się, że już tyle osób, ponad 160. Oczywiście, bardzo będę wdzięczna za wszystkie serduszka, które tutaj podglądam sobie na telefonie. Bardzo będę wdzięczna za wszystkie kciukole w górze. Bardzo będę wdzięczna za udostępnianie tego materiału. Bardzo będę wdzięczna też za komentarze. I teraz jeśli chodzi o przedstaw się Aneto, bo mam tutaj taką małą ściągę, słuchajcie, żeby się dobrze przygotować i w pełni profesjonalnie przeprowadzić nasze spotkanie. Słyszymy, widzimy, słychać, dobry wieczór, oki, super, fajnie, świetnie. Więc żeby bardzo profesjonalnie przeprowadzić to nasze spotkanie, mam tutaj taką swoją ściągę, na której teraz jest napisane przedstaw się Aneto. No więc nazywam się Aneta Szostak-Sulewska, prowadzę firmę szkoleniową dla nauczycieli, zajmuję się tematami dotyczącymi awansu zawodowego przede wszystkim, jak również tematami dotyczącymi pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bardzo mocno lubię i wspieram nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny. To takie moje osoby najbliższe mojemu serduszkowi. No i teraz, kochani, ten, kto jest z nami po raz pierwszy, to odpowiem szybko na kilka podstawowych pytań, które za chwilę się tu pojawią. Więc po pierwsze, nasze spotkania są nieodpłatne, tu co poniedziałek. Po drugie, nie wystawiamy z tych spotkań zaświadczeń, ale w swoich sprawozdaniach, że uczestniczyliście w takich spotkaniach, że doskonaliliście się w ramach pracy w grupach facebookowych, bo grupę facebookową też prowadzimy, do której też za chwilę Was zaproszę. To po drugie. Po trzecie, te spotkania odbywają się co tydzień w
poniedziałek o godzinie 19 i dobrze by było ten czas sobie w tym poniedziałkowy wieczór zarezerwować. Dlaczego? Dlatego, że rozkładamy sobie tutaj na czynniki pierwsze różne akty prawne. Mówimy sobie o tym wszystkim, co ważne w awansie zawodowym. Krok po kroku przygotowujemy się do tego, aby w sposób odpowiedni spotkać się z komisją egzaminacyjną czy kwalifikacyjną i w ramach tego spotkania uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego. To, czego w tych spotkaniach boicie się najbardziej, to właśnie przepisy prawa oświatowego. I ja próbuję Wam te przepisy prawa oświatowego przełożyć na taki zwyczajny ludzki język i pokazać Wam, że jak człowiek sobie to zaplanuje, rozpisze, przeczyta, utrwali, spojrzy na to, to już będzie mu zdecydowanie łatwiej. Mówię Wam też o tym, gdzie w Waszych codziennej pracy zawodowej, gdzie szukać tych zapisów, gdzie sprawdzać, tak, które zapisy są obowiązujące w Waszej placówce. Często powtarzam, zajrzyj do statutu. Często powtarzam, popatrz, jakie masz procedury w swojej placówce. Często powtarzam, zwróć uwagę na regulaminy, które obowiązują w Twojej szkole, ponieważ to tam zapisana jest ta wiedza tajemna, która spływa z góry, czyli z ustaw i z rozporządzeń. I tam niestety raz na jakiś czas trzeba zajrzeć. Niestety raz na jakiś czas trzeba się zatrzymać, trzeba sobie przypomnieć, jakich to ja dokumentów dotykam w tej swojej szkole, co robię, co wypełniam, w jaki sposób prowadzę swoją dokumentację i o tym między innymi będziemy mówili dzisiaj, bo dzisiaj dwa rozporządzenia takie bardziej organizacyjne i oczywiście o te rozporządzenia pytają najmniej, najrzadziej. Niemniej jednak chciałabym, żebyście wiedzieli i pokażę Wam, dlaczego w niektórych miejscach w sposób szczególny będę akcentować. Oczywiście zrobiłam Wam kolorowanki i oczywiście po zakończeniu spotkania, jak już przestanę na tym materiale pracować, to go zapiszę, a potem wrzucę Wam i poproszę robocika o współpracę, tak? Czyli będzie pobierz rozporządzenie i tam trzeba po prostu zostawić komentarz, żeby robocik Wam to rozporządzenie podrzucił. Zakładamy sobie folder w swoim komputerze i tam sobie wrzucamy te materiały po to, żeby sobie w wolnej chwili do tego wrócić, utrwalić, powtórzyć. To tyle, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne dotyczące naszego dzisiejszego spotkania. Powitanko. Siemka, ta siemka. Dobrze widzieć kogoś, kto ma to samo na szyi, co ja. Cieszę się bardzo. Lubię to. Bardzo jestem ostatnio tak zakochana w takich wisioreczkach. Jestem bliska sercu. Co tu? Ach, serca idą. Dobra. Ale mi miło słuchać, że raczej jesteśmy grupą. No właśnie, Marzenka, ja robię wszystko, żebyście wy same siebie doceniły. Bo jak wy same siebie docenicie i jak wy same zaczniecie siebie szanować, to też inni będą was szanować. Bo inni w chwili obecnej postępują z wami tak, jak wy sobie na to pozwalacie. A ja bym chciała właśnie, Marzenka, żebyście wy spojrzały na siebie jak na specjalistki, spojrzały na siebie jak na osoby, które są wspierające, które pomagają, pokazują, podpowiadają innym nauczycielom. I wy po prostu musicie w to uwierzyć i wy po prostu musicie w siebie uwierzyć i troszkę bardziej same siebie zacząć szanować i wtedy uwierzcie mi, że inni też będą was bardziej szanować. Współorganizujący lub wspomagający lub współorganizujący proces edukacyjny. Tak, Magdziu, używa się takich dwóch sformułowań. Współorganizujący proces edukacyjny, a wcześniej mówiło się o nas jako nauczyciele wspomagający. Wspomagający. Dobrze. Komentarze dużo, serduszek dużo. Dobry wieczór, dobry wieczór. Siemka ta siemka. Hejka, hello i w ogóle. Dobrze, kochani. Właśnie, wskoczył podlinkowany post dotyczący świętowania. Kochani, ja przypominam, że my od soboty świętujemy. Świętować będziemy przez 2 tygodnie. I teraz informacja pierwsza. Na stronie anetaszostak.pl pojawił się artykuł, taki wiecie, z serducha ode mnie, który pokazuje 4-letnią drogę, jaką pokonałam
chwili obecnej pokonuję też z moim zespołem. Więc jeśli macie życzenie, jeśli gdzieś tam podpatrujecie mnie, gdzieś tam w serduchu Wam gra jakieś działanie, być może własna działalność gospodarcza, być może jakieś korepetycje, albo może już coś prowadzicie i chcielibyście takiej porady, chcielibyście takiego świeżego spojrzenia na te działania po 4 przepracowanych ciężko latach, to odsyłam Was do mojego artykułu na stronie anetaszostak.pl. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zostawicie tam komentarz pod artykułem. Bardzo, bardzo będzie mi miło. I teraz, jeśli chodzi o to świętowanie, to przypominam, że w chwili obecnej na naszej stronie internetowej sklep anetaszostak.pl znajdują się liczne produkty online'owe, które wszystkie one zostały obniżone, zostały przecenione, zostały wprowadzone do sprzedaży w promocyjnej, świątecznej cenie. Także jeśli w tym roku kończysz swój staż, jeśli chciałabyś skorzystać z naszego wzorcowego sprawozdania, które podpowie, pokaże, jak się przygotować do tego i jak napisać swoje, to myślę, że warto jest teraz rozważyć taki zakup. Jeśli w przyszłym roku planujesz rozpoczęcie stażu, to myślę, że warto jest teraz rozważyć zakup e-booka dotyczącego planowania. Jeśli masz do przerobienia, w swoim planie zaznaczyłaś, że chcesz się trochę pouczyć i chciałabyś uczestniczyć w różnych szkoleniach, zwłaszcza w szkoleniach online, bo one w chwili obecnej jakby wracają do łask, tak? Może nie wracają, w ogóle wchodzą w te łaski wasze, tak? I są coraz częściej również, pozytywnie traktowane przez dyrektorów, bo wcześniej dyrektorzy z jakąś taką lekką nutką przymrużenia oka patrzyli na te kursy i na te szkolenia, to w chwili obecnej warto wejść na stronę, w zakładkę webinary i tam naprawdę w bardzo, bardzo promocyjnej cenie możecie sobie wybrać webinary, zakupić, obejrzeć je w dowolnej chwili, nie musicie ich wszystkich teraz oglądać, możecie sobie wybrać te tematy, które Was interesują, między innymi o nauczycielach współorganizujących, między innymi bardzo, bardzo obszerny materiał dotyczący zajęć rewalidacyjnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, no ogrom jest tam tego materiału, ponad 30 kursów z tego, co ostatnio przeliczyłam, aż sama byłam w szoku. Także macie duże kobyły przecenione, macie mniejsze webinarowe spotkania, również w promocyjnej cenie. Także bardzo Was do tego zapraszam. I teraz, co najważniejsze, kochani, niebawem, za kilka dni, kiedy dopniemy pewien projekt, ruszy wyzwanie, bo to wyzwanie ma być takim wprowadzeniem do pewnego dużego projektu, który chcemy Wam zaproponować, ale wyzwanie zupełnie znowu za darmo, wyzwanie składające się z 3 takich podwyzwań i też warto jest zerknąć do tej naszej, do tego naszego podlinkowanego materiału, ponieważ tam po pierwsze zachęcamy Was do pewnej zabawy, a po drugie prosimy Was, żebyście się zapisali właśnie na to wyzwanie, które ruszy niebawem i w którym będziemy się poruszać w takich 3 strefach. Po pierwsze rozwój zawodowy i jedno spotkanie dotyczące pracy nauczycieli. Po drugie narzędziownik i jedno spotkanie, gdzie będę pokazywała Wam bardzo ciekawe narzędzia, które można wykorzystać w naszej codziennej pracy. Po trzecie rozwój osobisty i znowu jedno spotkanie, w którym chcę Was troszeczkę odczarować, chcę dodać Wam troszeczkę wiary, siły i takiego optymizmu w naszej, który jest bardzo potrzebny naszej codziennej pracy. Także wskakujcie, zapisujcie się, bo myślę, że warto będzie z tego pokorzystać. Jest to taka odpowiedź na to, że świętujemy, jest to też taka zapowiedź zupełnie nowych rzeczy, które będą się działy, bo niebawem rusza bardzo duży projekt. Niebawem też będziemy Was pytać, będziemy Wam pokazywać, będziemy Was prosić o wsparcie, o pomoc, jeśli chodzi o naszą pierwszą książkę w wersji papierowej, tak, ona już powolutku zbliżamy się do takiego momentu, w którym będziemy Wam mogli to dzieło po pierwsze pokazać, po drugie zaprosić Was do współtworzenia tego materiału, pomagając nam w różnych wyborach, a po trzecie będziemy Was również zachęcać do zakupu tej naszej pierwszej pozycji książkowej, oczywiście w przedsprzedaży.
To takie oto niespodzianki. No i teraz co? Przechodzimy do tego materiału, który przygotowałam Wam na dzisiaj. Zanim jednak przejdziemy do tego materiału, to jeszcze będę chciała Was poinformować o jednej rzeczy i poprosić Was o troszkę większą uważność. Kochani, w ostatnim czasie odbyły się dwa webinary. Dwa spotkania webinarowe w zamkniętym pokoju webinarowym. I teraz, po zakupieniu tego spotkania, bez względu na to, czy kupowałaś spotkanie za 6 dych, czy kupowałaś spotkanie za 9 zł, bo była taka promocja ostatnio na jeden z webinarów, bardzo mocno naładowany wiedzą tajemną. No właśnie, bez względu na to, za jakie pieniądze Ty to kupiłaś, to żeby ten materiał dostać, żeby w tym pokoju się odnaleźć, albo żeby skorzystać z powtórki, która ma do Ciebie powrócić, to należy się do tego pokoju zarejestrować. Kochani, my wymagamy bardzo dużo od naszych dzieci. My wchodzimy w świat online i chcemy ten świat też pokazywać naszym dzieciom, więc naprawdę nauczmy się tego, że jeśli zakupiłam materiał, jakim jest webinar w czasie rzeczywistym, czyli tu i teraz w pokoju webinarowym, do którego trzeba wejść, to przyzwyczajmy się do tego, że tam trzeba wejść, a żeby tam wejść, to po zakupieniu trzeba odszukać takie informacje, przejść do pokoju webinarowego. I to nie znaczy, że ja se tam tylko wejdę na chwilę i wyjdę, tylko to znaczy, że ja tam mam wejść, zostawić swój adres mailowy, swoje imię i kliknąć, że chcę tam dołączyć. I wówczas nawet jeśli nie uczestniczycie bezpośrednio w tym spotkaniu, bo wydarzyły się różne sytuacje trudne w Waszym życiu, bo coś się zadziało i nie było czasu, albo nie było dobrego internetu, to my po zakończeniu spotkania w następny dzień wysyłamy Wam powtórkę tego materiału, wysyłamy Wam materiały dodatkowe i wysyłamy Wam te wyczekiwane przez Was certyfikaty. I teraz, jeśli kupiłaś, a się nie zarejestrujesz, to potem na 100 ileś tam sprzedanych miejsc 50 osób weszło, stówka zapomniała. Dla nas jest to duża uciążliwość, ponieważ my potem musimy Was indywidualnie dodawać, żeby Wam te materiały przesłać, bo czujemy się zobowiązani. Chociaż tak naprawdę nie powinniśmy, tak? Bo no zakupiłaś, masz czystą, jasną informację, masz czystą, jasną instrukcję obsługi, wykonaj to, żeby tam wejść albo żeby do tego wrócić, tak? Także bardzo Was proszę, bądźcie troszkę bardziej uważni. Świat się automatyzuje. Bardzo dużo działań w naszym życiu i w internecie i nie tylko dzieje się w sposób automatyczny. Zobaczcie, dzwonią do nas automatyczne sekretarki z banków, z różnych instytucji, do których jesteśmy zapisane. No uczmy się tego, że ten świat tak funkcjonuje. Ja wiem, że w natłoku spraw różnych czasami jest trudno. Ja wiem, że czasami te nasze wiadomości trafiają do spamu, ale jeśli tak jest, to odhacz sobie, że chcesz, żeby to było w skrzynce głównej. Pokaż swojej skrzynce, że to jest wiadomość, którą Ty chcesz otrzymywać, tak? Od nas. I wtedy będzie nam po prostu łatwiej. I nam jest naprawdę trudno ręcznie dodawać ponad 100 adresów, żeby mieć taką 100% pewność, że wszystko do Was dotrze. Tym bardziej, że przychodzą do Was co najmniej 3 powiadomienia. Dzień przed rozpoczęciem, pół godziny przed rozpoczęciem i na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania. Także błagam, proszę, troszkę więcej uważności, żeby nam wszystkim wspólnie pracowało się lepiej, tak? Bo potem to naprawdę zabiera bardzo dużo czasu, kiedy my musimy po prostu te adresy od nowa wprowadzić, każdemu z Was wysłać, każdą taką zapominalską osóbkę odszukać, sprawdzić, czy jest na liście, czy nie jest na liście, jeśli nie jest, to dodać. I to po prostu powoduje taką niepotrzebne marnowanie czasu, który można wykorzystać na przygotowywanie kolejnego materiału merytorycznego dla Was. Także naprawdę proszę Was o to. Jeżeli korzystacie z tych webinarów, czy u nas, czy gdziekolwiek indziej, gdziekolwiek nie będziecie korzystać, musicie wejść do pokoju i tam się zapisać, zostawić tam swój adres mailowy, żeby ten materiał mógł do Was trafić, albo żeby ten pokój w tej odpowiedniej godzinie mógł się dla Was otworzyć. Także bardzo proszę,
Uczymy się tego, nie boimy się. Jak pisze przejdź, to kliknij przejdź. Jak pisze klik, to kliknij, bo jak tam klikniesz, to tam dla Ciebie jest coś schowane. To również chodzi o te materiały dodatkowe, które dla Was przygotowujemy. Nieraz piszecie do nas, a gdzie ja mam to potwierdzić? A na dole odpowiadacie na wiadomość, gdzie jest duży napis potwierdź. No potwierdź. No to skoro pisze potwierdź, to potwierdź. Nie bójcie się tej techniki. Naprawdę ona nie gryzie, ona ułatwia nam życie i ona jest po to, żeby nam wszystkim tutaj żyło się w tych internetach lepiej i łatwiej. Nie bójcie się tego. Ok? Czy mogę na Was liczyć? W tej kwestii dotarłam. Wpadłam, jestem, żyję, witam. Dobry wieczór. Tak, warto też zapisać się na newsletter, tutaj pisze pomysłowa nauczycielka. Dlaczego? Dlatego, że po zapisaniu się na newsletter następnego dnia otrzymujecie znowu od nas taką automatyczną odpowiedź, gdzie jest wygenerowane dla Was hasło dostępu do darmowej biblioteczki, która znajduje się na stronie anetaszostak.pl. Tam między innymi liczne dyplomy, które możecie sobie pobrać. Tam dużo dodatkowych kart pracy, trochę takiego dodatkowego materiału, który też można wykorzystywać, pobierać, być może przyda się do Waszej codziennej nauczycielskiej pracy. I znowu w odpowiedzi na Wasze zapisanie się na newsletter w podziękowaniu otrzymujecie hasło dostępu. Wchodzicie na stronę Aneta Szostak i w biblioteczce, w materiałach sobie tam buszujecie, przeglądacie. Wszystkie filmy, które są tutaj na stronie, przepraszam kochani, są też na naszym kanale YouTube, więc jeśli ktoś się niezbyt pewnie czuje na Facebooku, bo od niedawna zaczął go używać, to pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak kanał YouTube i tam już są same filmy. Tam już jest troszeczkę łatwiej, bo są tylko filmy i odpowiedni film sobie wybieracie, przesłuchujecie, przyglądacie się temu i tam już jest troszeczkę łatwiej, tak? Tu jest troszkę więcej różnych treści, bo i zdjęcia, i grafiki, i tekst, i filmy, i coś cały czas się dzieje, więc tutaj niektórym z Was może być gorzej, tak się poodnajdywać. Natomiast generalnie szukamy zakładki, albo tu na górze, jeżeli jesteś z pozycji telefonu, zakładka filmy, albo tutaj z boczku, jeśli oglądasz z pozycji komputera, to z boczku zakładka filmy. Niebawem Facebook zmieni swój wygląd, więc przez chwilę będziemy czuć się źle. Natomiast pamiętajcie o tym, że my od razu przygotujemy Wam grafiki, pokażemy Wam strzałeczkami, gdzie czego szukać i jak się w tym odnaleźć. Jeśli chcecie, żeby to, co się tutaj dzieje, Wam się wyświetlało, kliknijcie polub albo na górze macie takie trzy kropeczki i tam wystarczy kliknąć wyświetlaj jako pierwsze. I wówczas, kiedy tylko wejdzie tutaj jakiś post, jakiś film, jakieś działanie, to Wam się to będzie wyświetlało na Waszym Facebooku, na Waszej tablicy. Także w ten sposób też warto sobie ułatwiać życie. Można też oczywiście posty zapisywać. Ja zrobię Wam kiedyś takie szkolenie z Facebooka, bo jest dużo osób, które nie potrafią się poruszać po Facebooku. Chcecie takie szkolenie? Z Wami jak z dziećmi, tak, tak Kasiu, czasami mam takie wrażenie, tak, że jak z dziećmi, dokładnie, z Wami czasami jak z dziećmi, za rączkę tak trzeba prowadzić, wszystko pokazywać, dużo rzeczy za Was zrobić, jeszcze ja cały czas myślę, jak Wam ułatwić, co tu jeszcze zrobić, żeby było łatwiej, już podkreślam, kolorowanki robię, robota zatrudniłam, kochani, i ja to wszystko ustawiam sama. Naprawdę. I ja nie miałam w szkole podstawowej informatyki. Ja pierwszy komputer dotknęłam w wieku 20 paru lat. I to można ogarnąć, tylko po prostu trzeba się odważyć. Komputer nie gryzie, nie wybuchnie, nie zepsujecie go, nawet jak coś źle klikniecie. Także naprawdę odważajcie się, bo za chwilę Was dzieci zjedzą. Dzieci Was zjedzą. Dzieci Was wyprzedzą. A my musimy być zawsze chociażby krok za tymi dziećmi. Żeby też coś potrafić, żeby też coś w tych internetach umieć, żeby też coś ogarniać, żeby też wykorzystywać te narzędzia. No taka nasza rola w chwili, tym bardziej teraz, zobaczcie, świat staje na internetach. O, Sandra mówi, że nie pamięta. Sandrunia, napisz do nas na maila, to Ci wygenerujemy hasło.
No tak, zabrzmiało. Facebook zmieni zupełnie swoją szatę. Nie wiem, może niektórym z Was już się wyświetla ta nowa szata Facebooka, ale naprawdę kosmos, kosmos będzie. Facebooki opanowane. No, ja od niedawna, Ania pisze, poproszę bardzo o takie szkolenie. Dobra. Po pracy z dziećmi głupawka. Kochani, no głupawka też jest nam potrzebna, naprawdę. Nie bójcie się czasami być dziećmi, naprawdę. Nie bójcie się czasami odnaleźć tego dzieciaczka w sobie, bo głupawka też jest potrzebna. Nie można być napompowanym i wiecznie zadufanym, dumnym i w ogóle. Nie. Głupawka też nam się do czegoś przyda. No dobra, kochani, to co? Zabieramy się do ciężkiej pracy, tak? Oczywiście pracujemy na OBS Studio, które Wam bardzo serdecznie polecam. I w chwili obecnej zabieram Was na spacer po rozporządzeniu, tak? OBS Studio daje właśnie taką możliwość. Po pierwsze, to co tu się dzieje, się nagrywa. Po drugie, jest stream na Facebooka. Po trzecie, mogę Was zabrać na otwarte strony internetowe i przeprowadzić Was po świecie, który w tym internecie się znajduje, tak? Ja dzisiaj wybrałam dwa rozporządzenia i te dwa rozporządzenia chciałabym z Wami omówić. Tak jak mówiłam, one nie są rozporządzeniami, które w jakiś sposób szczególny pojawiają się w trakcie pytań awansowych. Niemniej jednak zależy mi na tym, żebyście znali, wiedzieli, że są i żebyście mieli w swoim folderze, tak? Jeszcze dzisiaj robocik będzie wam podsyłał te dwa rozporządzenia. Może umówmy się inaczej. Dzisiaj jedno i jutro drugie, żeby nie było bałaganu, żeby się chłopina odnalazł w tym, a więc dzisiaj będzie jedno, jutro będzie drugie. Wystarczy tylko skomentować, dlaczego to Wam robocik ma wysłać to rozporządzenie i dostaniecie sobie do pobrania na komputer. Oczywiście podkreślone. Tak zwana kolorowanka, jak ja to ostatnio mówię. No to co? Znikam. Kochani, pierwsze rozporządzenie, jakie widzicie, to rozporządzenie z marca 2019. Tak, dobrze? Dobrze, Wam się wyświetla, ok. Rozporządzenie z marca 2019. Mnie już nie widać. Widać dokument. Jest to rozporządzenie w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, tak? I teraz, jeśli chodzi o to rozporządzenie, to ja tutaj chciałam Wam przede wszystkim zwrócić uwagę na właśnie tą organizację, szczegółową organizację. I tutaj pojawią się te, o, bardzo proszę, paragraf drugi, szkole nadaje imię, imię nadaje organ prowadzący szkołę. Czasami tak jest, że jesteście placówkami bezimiennymi, chcielibyście, to tu szukamy zapisów dotyczących tego nadania imienia szkole, tak? Kto za to odpowiada, jak to się odbywa. Być może pracujecie w szkole podstawowej filialnej. No to też tutaj jest kilka ważnych informacji dotyczących takiej szkoły. A w paragrafie 5 liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i też macie tą liczbę podaną, jeśli ktoś pracuje w przedszkolu i nie wie dlaczego, skąd ta liczba, no to właśnie z tego rozporządzenia. Jeżeli pracujecie w szkole podstawowej w klasach 1-3, no to znowu tutaj jest kolejna magiczna liczba. A jeżeli, zobaczcie, tu jest też bardzo ważna opisana sytuacja dotycząca tego, jeśli w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostanie przyjęty z urzędu uczeń zamieszkały w obwodzie szkoły, to dyrektor może zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej tej liczby określonej w paragrafie drugim, tak? Nie więcej jednak niż o 2. Albo nieraz jest taka sytuacja, że pytacie, no ale u nas jest 27 osób, tak? Albo 26, no to jak to? No więc być może, że zdarzyła się ta sytuacja, tak? Ale równie dobrze może podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego, tak? Może podzielić ten oddział. Dalej, liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20 osób, w tym nie więcej niż 5 dzieci z uczniów z niepełnosprawnością, tak? Czyli uczniów z orzeczeniem
z orzeczeniem dotyczącym niepełnosprawności. I teraz zobaczcie, tutaj są też te liczby, jeśli chodzi o dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i w oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, tak? Tu też, żebyście widzieli, że jest to rozpisane, jest na to przepis, który mówi, jak duża może być liczba tych dzieci, tak? Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej. I znowu zobaczcie, wszystko ładnie rozpisane. Zajęcia świetlicowe. Jeżeli ktoś prowadzi zajęcia świetlicowe, to tu też macie przepis mówiący o tym, że w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz szkół ogólnodostępnych z oddziałami, liczba uczniów niepełnosprawnych na tych zajęciach pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5 osób, tak? Czyli znowu, jeżeli widzicie, że coś w waszej szkole, w waszej świetlicy jest nie tak, bo tych dzieci bardzo dużo, a wy w jednej osobie, to wracamy do rozporządzenia, patrzymy w paragraf 7 i pytamy, hello, dyrektorze, ale o co chodzi? Internat zorganizowany w szkole, w paragrafie 8, jeśli jest ktoś, kto pracuje. I teraz właśnie, widzicie, bo tutaj tego szukaliśmy ostatnio. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu 60 minut. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych. I tutaj widzimy, że tu mamy rozpisane te zajęcia religii, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić u maluszków około 15, u starszych dzieci około 30 minut. Godzina lekcyjna, i to mówię teraz przede wszystkim do nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny, którzy pozwalają sobie na to, żeby ich czas pracy wynosił bite 6-7 godzin. Jak wchodzą rano, wychodzą po zakończonych zajęciach, nie mają przerw, cały czas są z dzieckiem, którym się, dla którego współorganizują proces edukacyjny. Kochani, my pracujemy na zajęciach lekcyjnych. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 minut. Nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny jest takim samym nauczycielem jak każdy inny nauczyciel. Nauczyciel ten powinien mieć proporcjonalnie do ilości swoich godzin, do etatu, przydzielone dyżury na przerwach. Przydzielone dyżury proporcjonalnie. Za dziecko w trakcie trwania przerwy odpowiada ten nauczyciel, który na tej przerwie dyżuruje. Wy oczywiście w ramach swojej dobrej woli i wielkiego serca, które posiadacie, możecie się zgodzić na jedną czy dwie przerwy więcej. Natomiast wy tak samo jak wszyscy inni nauczyciele musicie mieć czas na siusiu, musicie mieć czas na amu-amu, musicie mieć czas na przygotowanie dodatkowych materiałów edukacyjnych dla waszych podopiecznych i wy macie prawo mieć przerwę po to, żeby chwilę odpocząć. I godzina lekcyjna naszej pracy trwa 45 minut. My oczywiście pozostajemy do dyspozycji dyrektora, my oczywiście pełnimy dyżury, ale powtarzam jeszcze raz, w ilości przerw proporcjonalnie do naszego etatu, do naszego zatrudnienia, tak jak wszyscy pozostali nauczyciele. I proszę o tym pamiętać. I oczywiście macie tu ten zapis, że w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się to prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie krótszym bądź dłuższym, tak? Ale zachowując ten ogólny tygodniowy czas trwania. Więc jeśli jest jakaś potrzeba skrócenia tego czasu, tych 45-minutówek, to można je rozbić wtedy na 30-minutówki, tak? Ale łącznie w tygodniu musi być tych godzin tyle, ile
I tutaj czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 ustala nauczyciel prowadzący. Godzina zajęć rewalidacyjnych, zobaczcie, i też już o tym mówiliśmy, bo na przykładzie tych ostatnich rozporządzeń, dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. Tutaj 60 minut. I tu znowu, bardzo często jest tak, że my się na tą rewalidację wbijamy w jakieś okienko, tak? Więc wówczas warto na przykład, i wówczas tak, wówczas możemy rozpocząć już tą rewalidację w czasie przerwy, bo tam też przecież możemy różne działania o charakterze rewalidacyjnym realizować. Potem idziemy na 45 minut pracy w klasie, tak? I potem znowu jeszcze przez pozostałą drugą przerwę opiekujemy się tym dzieckiem i również wprowadzamy tam różne działania o charakterze rewalidacyjnym, wykorzystując tą przestrzeń korytarza, tak? Ale generalnie ta godzina trwa 60 minut, natomiast godzina lekcyjna 45. Czy macie co do tego jakieś pytania? Wspomagający. Żanetko, będzie, rozporządzenie będzie podlinkowane. Za chwilę po zakończeniu spotkania pojawi się taki post, piękny kwiatowy post, i będzie tam napis pobierz rozporządzenie. I tam trzeba będzie skomentować, zostawić krótki komentarz i nasz robocik Wam poda link do tego rozporządzenia. I jutro wejdzie drugi dokument, tak? Pracujemy dzisiaj na dwóch rozporządzeniach. Będą pokolorowane, także dostaniecie kolorowanki. Takie na żółto, ładne. Jeden jest na żółto, drugi jest na różowo, żeby Wam się nie mieszało. A przedszkole wielozmianowe, tak? Wielooddziałowe, przepraszam. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok i też, jak kogoś interesuje, doczytać sobie paragraf 12. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane. I teraz zobaczcie, jeśli chodzi o organizację tych zajęć, bo też nieraz się denerwujecie, ale zapis jasno i czytelnie mówi. Oddziały, grupy oddziałowe, grupy międzyoddziałowe, grupy międzyklasowe czy grupy międzyszkolne, zgodnie z zasadami określonymi w artykule 47 ustawy. Kiedy to się pojawia? Pojawia się to przy różnego rodzaju planowaniu zajęć warsztatowych. Może się to pojawić grupy międzyklasowe na zajęciach wychowania fizycznego, tak? Jeśli macie duże szkoły, być może te grupy są dzielone, osobno dziewczynki, osobno chłopcy, i wtedy można robić grupy międzyklasowe. Jest taki zapis, można to robić. Dyrektor może tutaj sobie ten zapis wykorzystywać w sposób jak najbardziej odpowiedni dla organizacji pracy szkoły, tak? Może być też tak zwane, a mogą być tak zwane klasy łączone. Jeżeli na przykład jesteście małą szkołą, z małą grupą dzieci, to również dopuszcza się organizowanie nauczania w klasach łączonych i tutaj też możecie sobie o tym doczytać, jak to powinno wyglądać, jeśli w takowych klasach pracujecie, tak? Tutaj znowu od paragrafu 14 rozpoczyna się już kształcenie zawodowe, branżówki są opisane, także też warto tutaj do tego zajrzeć i poczytać. Oddział przysposabiający do pracy, jeżeli ktoś w takowym pracuje. Arkusz organizacyjny przedszkola. I teraz zobaczcie, bardzo często pytacie, czy awans zawodowy albo czy to, że ja uzyskałam wyższy stopień awansu, jest gdzieś zgłaszane, albo że jest, czy jest gdzieś zgłaszane, że ja rozpoczęłam awans. Kochani, między innymi w arkuszu organizacyjnym wpisuje się takie informacje. Zobaczcie, arkusz organizacyjny przedszkola, liczba nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, tak? Czyli nie da się tutaj niczego ukryć albo niczego zakombinować. Arkusz organizacyjny szkoły, imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje przy każdym nauczycielu, tak? Czyli zobaczcie, już tu na poziomie arkusza organizacyjnego te informacje dotyczące stopnia awansu zawodowego czy ilości, tak, w podziale na ilości nauczycieli z podziałem na właśnie te stopnie są zawierane, wpisywane, tak? Dodatkowo jeszcze dyrektorzy prowadzą coś takiego jak system informacji oświatowej i tam również te dane są zapisywane, tak?
i to bezpośrednio pod waszym, przy waszym imieniu i nazwisku, ale też właśnie liczba nauczycieli z podziałem na poszczególne stopnie awansu. Tam również zaznacza się to, że nauczyciel planuje na przykład w danym roku przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego czy egzaminacyjnego i te informacje potem są przez organ prowadzący też istotne ze względu na to, że organ musi sobie te wasze spotkania zaplanować, nawet też pod względem budżetowym, bo za organizację takiego spotkania oczywiście odpowiada organ prowadzący, no i musi uwzględnić tam pieniążki, które otrzymują eksperci, a pieniążki, za które trzeba kupić tą wodę mineralną, czy postawić tą kawę ekspertom, to wszystko też jakby z tych informacji wynika. Idziemy dalej. Arkusz organizacyjny również zawiera, tak? I tu znowu popatrzcie sobie na to. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy z was być może szykują się do jakiegoś konkursu na dyrektora. To już warto sobie to utrwalać. Już warto sobie poczytać, doczytać, wiedzieć. Dodatkowo, czasami jest tak, że się denerwujecie, że dyrektor prosi o jakieś informacje, że dyrektor w tym marcu to lata jak kot z pęcherzem po tej szkole, nie wiadomo o co mu chodzi, w zły, wściekły jakiś. Dyrektor, to jest czas, w którym dyrektor tworzy arkusz organizacyjny na przyszły rok, tak? Te arkusze w kwietniu muszą być stworzone, muszą być zaopiniowane przez organ prowadzący, przez organ nadzoru pedagogicznego w chwili obecnej znowu, więc nie dziwcie się, bo zobaczcie, przeczytajcie sobie tak po prostu dla swojej własnej informacji, ile danych jest zawartych w tym arkuszu i to wszystko musi być poprawnie zapisane, poprawnie zaplanowane. I po prostu w tym marcu, kwietniu miejcie troszkę więcej tego serca dla swoich dyrektorów, czy dla tych osób, które razem z dyrektorami tworzą te arkusze, bo to naprawdę duża odpowiedzialność i dużo pracy. Dyrektorzy, pozdrawiamy. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, przepraszam. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach, w których kształcenie odbywa się w formie dziennej, realizowane przez 5 dni w tygodniu. Coś mi się język plącze. Takie informacje. I tu potem jeszcze takie przejściówki, tak, co do, tam, do zakończenia roku szkolnego 2025. To sobie też warto przeczytać. Ale tutaj wykolorowałam Wam takie najistotniejsze informacje, które warto, żeby każdy nauczyciel pracujący w szkole, w przedszkolu po prostu wiedział i znał. Dobra? To sobie do tego zerknijcie na spokojnie, tak dla po prostu swojej własnej, swojego własnego rozwoju i własnej wiedzy. Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. I z tego co pamiętam, to akurat rozporządzenie chyba ma akt zmieniający. Nie, to jest dokumentacja. To jest dokumentacja. Dobrze, to teraz wracamy do drugiego rozporządzenia. Zawsze wspieramy swoich dyrektorów. Nie zawsze, ale wspierajcie. Naprawdę wspierajcie. Pamiętajcie o tym, że to też są tylko ludzie. Tylko ludzie. I czasami też się złościcie, że coś tam, że się nie uśmiecha, że wściekła, że zła. Uwierzcie mi, że czasami oni nie mają chęci i ochoty się uśmiechać. Czasami naprawdę chcieliby ciszy, spokoju, żeby wykonywać swoje ważne zadania albo żeby tak z dnia na dzień wykonać jakąś kolejną ważną tabelkę, którą trzeba zrobić. I naprawdę bądźmy dla siebie wspierający. Wspierajcie swoich dyrektorów. Pytajcie czasami, czy w czymś nie pomóc. Po prostu okazujcie też tym dyrektorom taką odrobinę wsparcia. No dobra, i bierzemy na tapetę drugie rozporządzenie. Rozporządzenie jest z 25 sierpnia 2017 roku i do tego rozporządzenia jest już rozporządzenie zmieniające. To później Wam powiem, jakie, to sobie zerkniecie, tak? Jaki jest numer, z jakiego dnia. I w tym rozporządzeniu omówiony jest sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, tak? I to rozporządzenie, jak widzicie, określa sposób prowadzenia
przez publiczne ble, 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 dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz rodzaje tych dokumentacji. I znowu, dla swojego wewnętrznego rozwoju, tak? Warto znowu do tego rozporządzenia zajrzeć, żeby wiedzieć, tak? Po prostu dla siebie, żeby wiedzieć, tak? Co, kiedy, gdzie, jak. No i kochani, dzienniki zajęć przedszkola. Paragraf drugi z dwójeczką. Jedynka przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć. Do dziennika zajęć w przedszkolu wpisuje się. I tu macie rozpisane, co się wpisuje do takiego dziennika. Warto zajrzeć. Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły dzieci. I do tej księgi ewidencji znowu wpisuje się, tak? Warto wiedzieć. Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi księgę uczniów. Do księgi uczniów wpisuje się. I znowu warto zajrzeć do tego paragrafu czwartego. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzi księgę wychowanków. Do księgi wychowanków wpisuje się. W księdze wychowanków oczywiście wpisów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. I do dziennika lekcyjnego wpisuje się bieżące oceny śródroczne, zerknąć, przeczytać. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się. A w specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek wychowawczy, młodzieżowy prowadzi dla każdej grupy wychowanków dziennik zajęć. I znowu co się wpisuje? Przedszkole, szkoła, placówka prowadzą dzienniki innych zajęć, tak? I tutaj między innymi te dzienniki, te nieszczęsne dzienniki zajęć dla nauczycieli współorganizujących, tak? W niektórych placówkach się nie prowadzi, w innych się prowadzi, denerwujecie się, te dzienniki są różne, nie wiecie co tam wpisać. No więc prowadzi się dzienniki innych zajęć, tak? Do dzienników innych zajęć wpisuje się. Przedszkole, szkoła, placówka, które organizują zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, prowadzą odpowiednio dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu albo dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć. I do tego dziennika wpisuje się. I oczywiście pamiętamy tutaj, że mamy tu podany artykuł 7 ustęp 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego, tak? I dodatkowo jeszcze opis przebiegu zajęć. I teraz zerknę do tego zapisu, tego artykułu 7, żeby Wam doczytać. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia warunki i sposób organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, bo to o tej grupie dzieci mówimy teraz, tak? Uwzględniając potrzebę zapewnienia jakości i dostępności tych zajęć. I o tym właśnie mówi się tutaj w tym, do tego ten artykuł Wam właśnie przeczytałam. Czyli prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, grupowe bądź indywidualne, prowadzimy dziennik, tak? Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, bądź też dziennik grupowych zajęć, zespołowych zajęć wychowawczych, tak? I do tego jeszcze zerkamy do rozporządzenia dotyczącego zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. O tym rozporządzeniu też będziemy mówić. Dla dzieci objętych, nie dzisiaj, objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziennik indywidualnych zajęć albo dziennik indywidualnego nauczania, tak? Roczne obowiązkowe indywidualne nauczanie.
Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi dla każdego ucznia arkusz ocen ucznia lub słuchacza, jeśli mówimy o dorosłych, tak? I znowu wpisów w arkuszu dokonuje się, i tu sobie warto przeczytać, roczne opisowe oceny z zajęć edukacyjnych warto sobie przeczytać. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu jest, warto przeczytać. Arkusz ocen ucznia lub słuchacza wypełnia się pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym. Warto sobie to przeczytać, bo też czasami nie wiecie, tak? W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, i to też przede wszystkim wychowawcy klas powinni sobie przeczytać, doczytać, bo to wy tą dokumentację wprowadzicie. W przypadku przejścia przesyła się te arkusze, tak? Kopie tych arkuszy lub wydaje się rodzicowi lub słuchaczowi pełnoletniemu. Szkoła ma obowiązek założyć księgę arkuszy ocen i też wszystko jest tutaj napisane. Dokumentacje przebiegu nauczania stanowią także, i teraz zobaczcie, uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, przedłużenia, skrócenia, zezwolenia odpowiednio dyrektora przedszkola lub szkoły na indywidualny program UKTOK, stok nauki, spełnienie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania, spełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego, protokoły z egzaminów semestralnych, zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia lub słuchaczy. To jest ta dodatkowa dokumentacja, dokumentacja przebiegu nauczania. Być może może być takie pytanie, tak? Co stanowi dokumentację przebiegu nauczania? I już wiemy co. I teraz pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole, w placówce, a mówiłam, że nauczyciel współorganizujący jest takowym specjalistą, tak? Prowadzi się dziennik, tak? Prowadzi dziennik. I teraz, jeśli dyrektor nie kazał nam wypełniać dodatkowych dzienników, i wystarczy, że tylko podpisujemy się w tym dzienniku, w którym prowadzone są zajęcia, to tak pozostaje, bo tak zdecydował dyrektor. Natomiast na bazie tego wpisu w paragrafie 18 dyrektor może nam zlecić prowadzenie właśnie takiego dziennika dla nauczycieli współorganizujących, wspomagających proces edukacyjny. Tak? I tutaj znowu widzicie, co powinno się wpisywać. Przedszkole, szkoła, placówka gromadzi w teczce. O, widzicie, tutaj jest ta teczka, której szukałam w rozporządzeniu z poradni. Wszystko się znajdzie w odpowiednim miejscu. Przedszkole, szkoła, placówka gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną prowadzimy teczkę z dokumentacją badań, czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę, terapeutę, tak? I tam w tej teczce są też te indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które już wcześniej sobie omawialiśmy, tak? I tam Wam szukałam tej teczki, a zapis jest tutaj. Czyli paragraf 19, prowadzimy teczki indywidualne, w których gromadzimy dokumentację z badań, z czynności uzupełniających. Tam wkładamy wszelkie te dokumenty poświadczające, że spotkania dotyczące indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych się odbyły, że została przeprowadzona wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i to wszystko mieliście obowiązek wykonać do końca września, jeśli chodzi o uczniów nowo przyjętych do placówki z orzeczeniami, tak? I zobaczcie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, czyli jeśli dziecko jest objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie opinii, czy bez opinii, na podstawie sytuacji, która na to wskazuje, że ta pomoc jest potrzebna. Dla takich uczniów też gromadzimy w teczce tą całą dokumentację dotyczącą pomocy. Zerkam, co piszecie. I chwilę odpocznie mój głos.
Tak, Aniu, tak. Te pozostałe też 45 minut, rewalidacja tylko 60. I o tym mówiliśmy ostatnio, tak, bazując na tym poprzednim rozporządzeniu. Ja Wam to jeszcze zbiję w jedną całość, zrobię Wam taki krótki PDF, gdzie wypiszę Wam te godziny, podlinkuję Wam też ten konkretny paragraf z konkretnego rozporządzenia, żeby Wam się to nie gubiło, tak? Czyli tu mamy te teczki. Co tam jeszcze piszecie? Nic, cichutko oglądają. Nic nie piszą. Powiedzcie, czy taka forma prowadzenia spotkań jest dla Was przystępna? Czy uważacie, że tak jest dobrze pracować na rozporządzeniach? Czy w ten sposób będzie Wam łatwiej sobie odszukać, doszukać, przypomnieć? Dobrze, i idziemy dalej. Czyli tu mamy tą teczkę, tak? Czyli żadna łaska z Twojej strony, nauczycielu. Ty masz zapisane tu w paragrafie 19, że jeśli masz dziecko, które jest objęte pomocą psychologiczną, pedagogiczną, to musi być założona teczka. I w tą teczkę gromadzimy te wszystkie dokumenty, całą dokumentację, tak? Zarówno dla dziecka, które jest objęte pomocą psychologiczną, pedagogiczną, jak i dla dziecka, które ma indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią, czy dziecko, któremu pomagamy, ale nie ma opinii, tak? Bo dziecko bez opinii też może być objęte pomocą. Lecimy dalej. Dzienniki, o których była mowa wcześniej, mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej i bardzo często w Waszych placówkach są prowadzone w postaci elektronicznej, tak? Czyli tak zwane dzienniki elektroniczne. I znowu warto sobie przeczytać tych kilka linijek dotyczących właśnie tych dzienników elektronicznych, tak? Warto sobie to po prostu przeczytać. I teraz zobaczcie dalej na różowo. W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół policjalnych dla młodzieży oraz dla dorosłych w terminie semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego, tak? I takie tutaj też dodatkowe informacje dotyczące tego zapisywania. Bo może są takie osoby, które nawet o tym nie wiedziały, tak? Lecimy dalej. W przypadku zniszczenia dokumentacji, kochani, czasami tak bywa, że dokumentacja nam się niszczy. Czasami tak bywa, że gdzieś ręką nam się niechcąco ta kawa wyleje, która nie wiadomo skąd się tam pojawiła na tym biurku, albo zdarzą się różne inne rzeczy, to znowu tutaj macie paragraf 23, który mówi, co w przypadku zniszczenia dokumentacji, tak? Przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń. Ta kawa to jest to inne zdarzenie losowe. Czasami się Wam rozlewa, niestety. Warto wiedzieć, tak? Co w takim przypadku? Nie rwę sobie głowy z włosów z głowy, nie chowam, nie kombinuję, tylko czytam, pamiętam, że był taki zapis, który mówił, co to ja wtedy powinnam zrobić. Zaglądam, zgłaszam dyrektorowi i pamiętajcie, że zawsze można to odtworzyć. Nie trzeba się denerwować, stresować. I teraz kolejny bardzo ważny paragraf. Sprostowania błędy i oczywiste omyłki. Kolor czerwony, tu macie kolor czerwony, kochani, kolorem czerwonym. I w jaki sposób dokonujemy korekty, poprawy, naniesienia, sprostowania tego błędu. Wszystko jest opisane w paragrafie 25 i to każdy nauczyciel powinien wiedzieć, każdy nauczyciel powinien znać, bo Wam się te omyłki zdarzają. Jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Czasami nam się może zdarzyć omyłka i my nie możemy sobie korektorować po dzienniku, jak nam się podoba, wzdłuż, wszerz i w poprzek, tylko sprostowania błędu, oczywistej omyłki w księdze, w dzienniku, w dokumentacji. Wszystko to jest zapisane tutaj w tym paragrafie i to trzeba znać.
I oczywiście za prowadzenie całej dokumentacji szkolnej, za jej prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, odpowiedzialny jest niestety ten dyrektor szkoły, do którego się czasami za mało uśmiechacie, którego czasami za mało wspieracie. On jest za to wszystko odpowiedzialny. Także naprawdę pamiętajcie o tym, że ten dyrektor dźwiga na sobie bardzo dużą odpowiedzialność i też go wspierajcie, też mu pomagajcie, też go czasami tam w jakiś sposób zmotywujcie do tego, żeby się do Was uśmiechnął, albo po prostu najnormalniej w świecie po ludzku zapytajcie: pani dyrektor, panie dyrektorze, czy może potrzebna jest Pani jakaś pomoc? Idźcie jutro i to zróbcie i zobaczycie wielkie oczy dyrektora. No i tutaj są te znowu te przepisy przejściowe, tak? Takie tam różne te rzeczy, które gdzieś tam zdarzyć się jeszcze mogły w międzyczasie. I kochani, do tego rozporządzenia, już Wam mówię, do tego rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji, nie wiem czemu mi się dzisiaj druga przeglądarka nie chce podświetlić, jest jeszcze rozporządzenie zmieniające. I to rozporządzenie zmieniające jest z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki szkoły, placówki dokumentacji przebiegu nauczania, tak? I to jest rozporządzenie zmieniające i ono tam przede wszystkim traktuje o szkoły dla dorosłych, szkoły branżowe. Przede wszystkim o tym tutaj traktuje. Ale też gdybyście chcieli sobie do niego zerknąć, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1664, rozporządzenie zmieniające z 29 sierpnia. I ono przede wszystkim dotyczy zapisów dotyczących szkół branżowych i tego wszystkiego, co tam się zmieniło, tak? Z racji tego, że te branżówki, jakby cały czas jeszcze pamiętacie o tym, że jesteśmy cały czas na etapie jakim? Reformy edukacji, tak? Dlatego w niektórych rozporządzeniach trzeba cały czas na bieżąco wprowadzać jakieś tam zmiany. No dobrze, no to tyle jeśli chodzi o rozporządzenia i tak jak mówiłam, Paulinka, wszystko sobie potem odsłuchasz na spokojnie i rozporządzenia sobie pobierzesz z naszego fanpage'a. Więc tak jak mówiłam, warto jest polubić nasz fanpage, warto jest odznaczyć sobie tam takie trzy kropeczki macie na górze. Tam sobie wejdźcie i zaznaczcie wyświetlaj jako pierwsze. Ja Wam zrobię takie spotkanie instruktażowe. Może nawet w przyszłym tygodniu, bo trochę więcej czasu jest, chociaż go nie ma. I pokażę Wam, gdzie zaznaczyć, jak będzie wyglądała ta nowy Facebook, jak będzie wyglądał i jak się w tym poruszać. I wtedy, kiedy sobie to zaznaczycie, odhaczycie, Facebooki będą Was powiadamiać jako pierwszych, że coś się tutaj dzieje, tak? No i tak jak mówię, pobierzcie sobie te rozporządzenia, które Wam robocik będzie wysyłał. Rozporządzenia będą z tymi kolorowankami, tak żeby Wam się lepiej szukało. Załóżcie sobie folder i w tym folderze będziemy sobie to gromadzić. I teraz kochani, zaczyna się nowy miesiąc, miesiąc październik. Bardzo Was proszę, abyście zajrzeli do swoich planów rozwoju. Bardzo Was proszę, abyście spojrzeli, co tam sobie być może na październik zaplanowaliście. Bardzo Was proszę, abyście rozważyli sobie obejrzenie jakiegoś webinaru, abyście rozważyli sobie udział w jakimś szkoleniu. Tym bardziej, że tak jak mówię, jest zniżka i to bardzo, bardzo duża zniżka. A jeśli nie chcesz zakupić niczego u nas, to przejrzyj ten kanał na YouTubie i z tych darmowych treści wybierz sobie coś, co sobie utrwalisz, przejrzysz. Jeżeli jesteś na końcu swojej drogi, jeżeli za chwileczkę będziesz pisać sprawozdanie, a naprawdę ten rok szkolny znowu zleci bardzo, bardzo szybko, to cofnij się tam w tych filmach do tego czasu, kiedy ja już zaczynałam mówić o sprawozdaniach i już sobie powolutku utrwalajcie pewne treści. Już sobie powolutku zaplanujcie, że obejrzycie chociaż 2-3 takie filmy i zapiszcie sobie to w swoich awansownikach, w swoich planerach, w swoich kalendarzach, czy w swoich kalendarzach na
w komputerze. W ogóle kto z Was korzysta z narzędzi googlowskich, które są dołączone tutaj w naszych komputerach? Kto z Was korzysta z kalendarza? Kto z Was korzysta z tych różnych dodatkowych narzędzi, jakie daje nam Google? Korzystacie z tych narzędzi? Bo tak ostatnio sobie właśnie myślałam, że może też Wam przygotuję takie krótkie szkolonko i pokażę Wam, jak dużo tych różnych narzędzi jest i jak warto z nich pokorzystać. Chcecie takie spotkanie też? Ktoś tam beczy. Po co tam łzy wylewa? Justynko wchodzi do sklepu. Już jutro, pojutrze powinno być. Bo już wysłaliśmy materiały do Sylwusi i już myślę, że lada moment te nasze ostatnie webinary się pojawią i one też będą w promocyjnej cenie. Tak. One też będą w promocyjnej cenie i myślę, że jutro będą już w sklepie. Będzie ocena pracy i będą euroczystości, tak. Dokładnie tak będzie. Chcecie, no i dobra, no to już macie to załatwione. Dobrze, kochani, to co? Zbliżamy się go, Jezu, jak mi się szybko udało w godzinę czasu omówić dwa rozporządzenia, normalnie ekspres reporterów. Dobrze, to ja Wam jeszcze w takim razie coś powiem. Bo Wy niestety i tak tego nie widzicie, ale chciałabym, żebyście też pamiętali o tym, i to mówię teraz przede wszystkim do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli nauczycieli w poradni, nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Chciałabym Wam powiedzieć, że 14 sierpnia weszło w życie obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez właśnie nauczycieli poradni oraz nauczycieli pedagogów, psychologów, bo wy bardzo często też pytacie w awansie zawodowym, co ja mam robić, jakie działania mam podejmować, na czym mam się opierać. No więc zerknijcie sobie też do tego rozporządzenia. Jest to rozporządzenie z dnia 14 sierpnia i jest to dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1552. Ogłoszenie tekstu jednolitego rozporządzenia, czyli zebrano wszystkie zmiany i włożono do tego rozporządzenia, które wyszło w 3 sierpnia 2018, tak? Wszystkie zmiany zebrano i teraz macie jeden fajny, duży dokument. I zerknijcie sobie też, ponieważ w tym rozporządzeniu, ja oczywiście jeszcze je tutaj rozłożę na czynniki pierwsze, ale w tym rozporządzeniu opisane są zajęcia, jakie powinien realizować nauczyciel w ramach swojego wymiaru godzin zajęć bezpośrednio z uczniem, jeśli chodzi o poradnie i też nauczyciele, których wymieniłam, tak? Ci pozostali specjaliści, tak? I tam macie wypisane, co na pewno powinniście prowadzić. Badania, działania diagnostyczne, tak? Udzielanie tej pomocy, dokonywanie tej wielospecjalistycznej oceny, to wszystko leży po stronie Waszych obowiązków i jest znowu zamknięte w tym kolejnym rozporządzeniu. My je sobie szczegółowo omówimy, ale kto jakby miał jakąś wielką potrzebę już teraz, obwieszczenie ministra edukacji narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1552. I do tego sobie też bardzo proszę zerknijcie. Już do Was wracam. Znaczy, ja jestem u Was cały czas, tylko już nie mogę w tej drugiej przeglądarce podlinkować. Tak, tak, dostaniecie dzisiejsze. Dzisiejsze dostaniecie i dostaniecie za chwilę jedno i jutro drugie, tak? Bo nam potem tam, wiecie, no, bo to wszystko idzie przez Messengera i potem tam jest taki kosmos w Messengerze i Oliwka potem przez 3 dni te wszystkie wiadomości musi usuwać. Także dzisiaj jedno, żeby robocik się nie pogubił i jutro drugie. Czy macie jeszcze jakieś pytania, czy macie jeszcze jakieś wątpliwości, czy chcielibyście cokolwiek jeszcze sobie ważnego poruszyć? Jeszcze raz Was proszę, wyzwanie rusza w grupie Nauczyciel w Awansie. Bardzo Was proszę, wchodźcie do tej grupy, bardzo Was proszę,
zapiszcie się na to wyzwanie. Dlaczego? Dlatego, że wyzwanie będzie się odbywało w grupie, natomiast my do grupy nie możemy wprowadzić naszego robota, bo w grupie te roboty jeszcze nie bardzo sobie tam radzą. Są przygotowane, żeby pracować na stronach głównych. I w związku z tym wszelkie materiały dodatkowe będziemy chcieli wysyłać Wam jednym mailem, korzystając właśnie z naszego mailingu. Także bardzo Was proszę, abyście się zapisali na to wyzwanie i abyście weszli do grupy Nauczyciel w Awansie, kto jeszcze w tej grupie nie jest, ponieważ to tam będą się odbywały przez te 3 dni te nasze działania w ramach tego wyzwania, tak? Wyzwanie ruszy, kiedy będziemy już w pełni gotowi, żeby pokazać Wam nasz nowy projekt, nasze nowe dziecko, i to wyzwanie będzie w pewnym sensie połączone z tym, co się będzie działo niebawem, z racji tego, że no, chcemy Wam pokazać pewne narzędzia i chcemy Wam pokazać pewną nową, zupełnie nowe miejsce, które dla Was tworzymy przy okazji tego wyzwania, tak? Także bardzo serdecznie Was do tego zapraszam i tak jak mówię, będą to 3 osobne spotkania w naszej grupie z dostępem do dodatkowych materiałów, ale które będziemy Wam przesyłać na maila, jeśli go nam podacie, tak? Ponieważ my staramy się w chwili obecnej bardzo mocno ułatwiać sobie naszą pracę poprzez wprowadzanie licznych automatyzacji, zatrudnianie robocików, zapraszanie Was na webinary, na które się trzeba zapisać, należy się zapisać, pamiętajcie, proszę Was bardzo o to, należy się zapisać, żeby dostać dodatkowe informacje. Pamiętajcie też o tym, że jeśli się zapisujecie na jakieś spotkania webinarowe, jeżeli podajecie ten swój adres mailowy, to tam też istnieje możliwość wypisania się, tak, wykręcenia się z tej listy, jeżeli uważacie, że gdzieś tam czegoś dostajecie za dużo, zawsze z tego można się wypisać, tak? Natomiast ja tak obserwuję w grupach, jak Wy tak często rozdajecie te swoje adresy mailowe i sobie myślę, Matko Boska i córko, no zapisać się na newsletter problem, ale rozsiewać tym adresem po prawo, na prawo i lewo, to już nie jest problem. Pamiętajcie, że zapisując się czy to na newsletter, czy zapisując się właśnie na jakiś webinar, Wy jakby udzielacie tego swojego adresu mailowego w konkretnych działaniach, tak? Czyli albo tylko zapisujecie się na webinar, albo jeszcze dodatkowo odhaczacie, że wyrażacie zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji i tylko takowe informacje do Was spływają. A jak Wy siejecie tymi adresami po różnych grupach, rozsyłacie te swoje adresy mailowe, to uwierzcie mi, że naprawdę jest to bardzo duże zagrożenie, bo Wy nie wiecie do końca, kto w tej grupie jest i Wy nie wiecie, kto i do czego ten materiał wykorzysta, tak? I kto i w jakim celu wzbudził w ogóle tym postem, tak? Taką potrzebę pisania tych Waszych adresów mailowych. Bo bardzo często jest tak, że ktoś Wam coś obiecuje i tego czegoś Wam nie da, a ten adres jest potem wykorzystywany do zupełnie innych celów. Także bardzo Was proszę, błagam Was, chrońcie te swoje dane w taki właśnie sposób, tak? Czyli jeśli się zapisuję, to tam, gdzie chcę się zapisać, gdzie wiem, że otrzymam wartość i ten mój adres mailowy będzie szanowany, a nie rozsiewać tymi adresami na prawo i lewo, bo ktoś napisał, że coś Wam da, że jakiś plik da. Jeśli ktoś chce Wam udostępnić w grupie jakiś plik, to w grupie jest taka zakładka pliki i tam można się tymi materiałami podzielić. Nie trzeba wzywać Was na priv, bo najprawdopodobniej na tym privie odbywa się nielegalna sprzedaż czegoś tam, a nie dzielenie się z Wami materiałami, bądź też po prostu ktoś wywołał ten post po to, żeby te adresy zdobyć, niekoniecznie po to, żeby się z Wami dzielić. Także naprawdę chrońcie troszkę te swoje dane, dbajcie o te swoje bezpieczeństwo w sieci. Bardzo Was o to proszę. Lucynka, no taki bezimienny jeszcze jest. Rozporządzenia, jasne, gofry się pieką, o proszę. Wyzwanie jeszcze Cię nie zapisałam, no to się zapisujcie. Naprawdę zapisujcie się, bo niebawem ruszamy. Rozporządzenia za chwileczkę będą. Pojawi się taki ładny, kwiatowy
taki ładny kwiatowy post. Także teraz na razie nie proście. Nie proście teraz, bo ja wam teraz nie dam. One będą za chwilę. Tak, internet jest pełny niebezpieczeństw, a my sobie nie zdajemy czasami z tego sprawy, tak? Także naprawdę tam, gdzie można czasami, tak, gdzie potrzeba, w wyniku jakiejś powiązanej umowy, ok, bezpiecznie jest właśnie zapisać się, potwierdzić, wejść, wyjść. Nie mam potrzeby więcej współpracować. Odklikuję, że nie chcę otrzymywać informacji, że nie chcę, żeby mój adres był dalej wykorzystywany i ta firma ma obowiązek niewykorzystywania. Natomiast jak siejecie tymi, zobaczcie, cały czas wam też powtarzam, wam się wydaje, że jak wy napiszecie, podpiszecie się jakimś tam swoim nickiem Kasia, Basia, Basia, Misia, Misia, Pisia, jest Misia Pisia, jest zdjęcie Misi Pisi. Z waszych informacji, które są zawarte na Facebooku, naprawdę bardzo wiele można wywnioskować i wyjąć, tak? Bo przecież często piszecie, gdzie pracujecie, często polubiacie różne miejsca, można was bardzo szybko pokojarzyć z miejscem. Do tego adres mailowy i zobaczcie, już buduje się cały człowiek, buduje się cały człowiek, któremu potem można na ten adres mailowy różne rzeczy wysłać. I też jeżeli dostajecie na skrzynki mailowe jakieś niepewne informacje z jakimiś dokumentami, gdzie trzeba coś kliknąć albo coś pobrać, to nie daj Boże pobierać takowe rzeczy, bo tam na pewno są wirusy i różne dziwne rzeczy potem się będą dziać. Także tam, gdzie trzeba, bądźcie uważni, tam, gdzie trzeba, dbajcie o to swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza właśnie korzystając z Facebooków czy z facebookowych grup. Jeśli ktoś się chce podzielić z wami jakimś materiałem, to facebookowe grupy mają coś takiego jak pliki i tam można umieścić plik, tak? Tam można umieścić plik. I wtedy z tego pliku może korzystać ileś tam osób. Więc jeśli ktoś pisze, że ma dla was materiał, którym chce się z wami podzielić, no to bardzo proszę w pliki grupy. My se stamtąd pobierzemy, tak? Jeżeli ja was proszę, zapiszcie się na newsletter, zapiszcie się na wyzwanie, to ja was informuję, że ja w ramach tego wyzwania pracuję z wami w grupie, a materiały wyślę wam bezpośrednio na wasze skrzynki mailowe, korzystając z tego adresu, który mi udostępniacie, tak? Ale nic więcej nie będę z tym adresem robiła, tylko będę was informowała, przesyłała materiały, o których mówię, tak? I bardzo proszę, zadbajcie o swoje bezpieczeństwo i tego samego uczcie dzieci, tak? Wasze dzieci, pracujecie z dziećmi, jesteście w domu ze swoimi dziećmi, pamiętajcie o bezpieczeństwie, pamiętajcie o tym, że są różne sytuacje, w których o to bezpieczeństwo trzeba w sposób szczególny zadbać w internetach. Aż się rozgadałam. Proszę, dziękuję. Tak, pomysłowa nauczycielka bardzo fajnie tutaj pisze. Polecam mieć kilka adresów mailowych. Dokładnie. Jeden adres do takich naprawdę najważniejszych moich spraw prywatnych. Jeden adres zawodowy, mail zawodowy. Powinniście mieć maila służbowego, który wykorzystujecie tylko i wyłącznie do celów służbowych. I jeden mail, który właśnie jest takim adresem, w ramach którego ja właśnie korzystam, czy to z różnych webinarów, czy z różnych szkoleń, taki, który służy do tego, żeby komunikować się z różnymi firmami, tak? W ramach jakichś szkoleń, jakichś webinarów, czy jakichś innych działań, tak? Czy jakichś wyzwań. I wtedy macie takie poczucie bezpieczeństwa. Ten jest mój prywatny, do celów ważnych moich prywatnych, ten jest mój zawodowy, do celów tylko zawodowych i ten jest właśnie taki, no, do celów innych. I wtedy jest naprawdę dużo, dużo bezpieczniej.
Tak, szkolenie z Facebooka jest konieczne. Ja już wielokrotnie Wam powtarzałam, my jakiś czas temu z Marcinem Orzechowskim, zerknijcie sobie na nasze, na, albo tutaj na fanpage, albo na YouTubie, poszukajcie tego spotkania z Marcinem Orzechowskim, gdzie rozmawialiśmy właśnie o tym niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą klikanie w te różne takie akcje, tak, zobacz jak będziesz wyglądała za 40 lat, klikając w te różne aplikacje, klikając w te różne niby zabawy, wy jakby zezwalacie tej aplikacji na dostęp do wielu informacji, do wielu ważnych informacji. Potem tam się jeszcze pojawiała w tej jakaś taka była akcja, coś tam zrób, coś tam kliknij. I my tam z Marcinem bardzo dużo uwagi poświęciliśmy właśnie temu bezpieczeństwu i naprawdę warto jest do tego spotkania wrócić i sobie na spokojnie odsłuchać, nawet z dziećmi, bo mówiliśmy też, bo Marcin Orzechowski zajmuje się bezpieczeństwem dzieci w sieci, jest bardzo mocno uczulony na te tematy i warto naprawdę tego naszego spotkania odsłuchać. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego. Jest bardzo dużo spotkań z gośćmi. Ostatnio jak pisałam ten artykuł, jak zaczęłam tam wymieniać, mówię, o matko, ile to już osób było. Kochani, Zgorzelec i okolice. 6 listopada w Zgorzelcu odbędzie się warsztat stacjonarny z udziałem naszej fantastycznej Moniki Kluzy. Jesienne przygody z muzyką. Warsztat muzyczny ponad 4 godziny, 2 płyty, scenariusze zajęć, no po prostu kosmos. Będzie się działo, tak? Więc jeśli Zgorzelec i okolice, ktoś z Was chciałby z tego skorzystać, to szukacie informacji na stronie zapisów u Monisi, bądź też piszecie do mnie, ja Wam podlinkuję te informacje i mamy też kod rabatowy, kapelusz z kwiatami, taki kod rabatowy dla Was, dla Zgorzelca i okolic. Bawimy się, spotykamy się 6 listopada w Zgorzelcu. Także bardzo serdecznie zapraszam Zgorzelec, bardzo serdecznie zapraszam Lubań, Bogatynia, Bolesławiec. Wskakujcie, korzystajcie z tego kodu rabatowego. Jeśli chcecie się spotkać, jeśli oczywiście zdrowie nam wszystkim na to pozwoli, 6 listopada z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, reżimu całego, który narzucony jest na szkolenia stacjonarne, spotykamy się 6 listopada w Zgorzelcu na fantastycznym spotkaniu z Moniką Kluzą i z jej najnowszym warsztatem. Te piosenki, które tam są przygotowane na tej płycie, to po prostu kosmos, po prostu kosmos. Właśnie mówiłam ostatnio Monisi, że ta muzyka, mimo tego, że dla dzieci ona jest taka piękna, dojrzała, tym razem taka po prostu... Tak, Paulina pisze, że byłam na jednym z jej warsztatów, szkoleń, mega pomocne materiały, fantastyczne warsztaty. Dokładnie tak. Także jeśli jest ktoś ze Zgorzelca, z okolic Zgorzelca, Bolesławiec, Bogatynia, być może Jelenia Góra, być może Lubań, bardzo serdecznie zapraszam na jesienne przygody z muzyką, warsztat muzyczny muzyki Moniki Kluzy 6 listopada w Zgorzelcu. Kod rabatowy dla Was, kapelusz z kwiatami. Jeśli macie potrzebę, żeby zapisać się większą grupą, piszcie do mnie na adres szkolenia@wp.pl bądź też szukajcie tego szkolenia bezpośrednio na stronie u Monisi. Też później podlinkuję Wam tą stronę i zapisujcie się bezpośrednio tam, używając tego kodu rabatowego. Także taka jeszcze dodatkowo sytuacja się tu u nas dzieje. Będzie spotkanie z Monisią. No i co, kochani? Ja powolutku będę się z Wami żegnać. Jeszcze raz przypominam. O, druga Monika pisze, że polecam szkolenia, korzystam z materiałów non-stop. Naprawdę, ta ostatnia płyta, no kosmos, kosmos, po prostu kosmos. Tak piękna muzyka, tak pięknie przygotowana i te teksty takie przemyślane, dojrzałe i ta muzyka taka wyjątkowo, wyjątkowo piękna jest ta płyta, naprawdę. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam. Na stronie Monisi jest rozpiskana różne miasta w Polsce, także zerknijcie tam sobie. Ja akurat tutaj zapraszam do Zgorzelca,
bo zobowiązałam się, że pomogę tą grupę zebrać i chcielibyśmy się tutaj razem spotkać, pobawić, pośpiewać. Ale są też inne miasta, więc przeglądajcie stronę Moniki, szukajcie miast, które są najbliżej Was i naprawdę zapisujcie się, bo warto. No to co, kochani? Chyba już trzeci raz mówiłam, no to co, kochani? Także chyba czas się pożegnać. Żegnam Was bardzo serdecznie. Przypominam wyzwanie, przypominam zniżki, przypominam artykuł na stronie anetaszostak.pl. Proszę Was, przeczytajcie, bo tam jest tak bardzo od serca napisane wszystko to, co przez te 4 lata się wydarzyło. Tam też jest link do wyzwania, możecie się zapisać. I jeśli macie potrzebę, zostawcie dobre słowo, krótki komentarz. I oczywiście zapraszamy Was też do zabawy. Jest urodzinowa zabawa. Czekamy na Wasze materiały, czekamy na wasze ciekawe opracowania. Jeśli macie chęć przysłać kartkę piękną, czy macie chęć przygotować jakiejś wspólnej pracy z dziećmi, jakiegoś pięknego kapelusza z kwiatami wyklejonego, narysowanego, czy bibułką wyklejonego, czy pokolorowanego kredkami. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Czekamy na Wasze prace, czekamy na Wasze propozycje, czekamy na wszystko to, co będzie jeszcze bardziej pozwalało nam świętować. My świętujemy cały czas, świętujemy i pracujemy, bo tak jak mówię, przygotowujemy liczne nowe materiały. Przypominam, że na stronę sklepu wskoczyły takie materiały, karty PDF, ucz się z nami, zwierzaczkami. Karty PDF, tam jest ponad 40 stron najróżniejszych kart pracy, pomocnych Wam w Waszej codziennej pracy. Wystarczy je pobrać, wystarczy je pociąć, zalaminować. Zalaminowane można spsikać, zrobić psik, zdezynfekować i będą Wam służyły na długi, długi czas. Działania matematyczne, ćwiczenia na spostrzegawczość, to naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych ciekawych propozycji ćwiczeń i kupujecie jeden pakiet, drukujecie w kilku egzemplarzach, wspólnie z dziećmi przecież możecie sobie powycinać, zalaminować i korzystać z tego przez długi czas i naprawdę w bardzo, bardzo promocyjnej cenie jest ten pakiet. Także zachęcam do zakupu, a dodatkowo jeszcze kto zakupi pakiet i nagra krótki filmik z hashtagiem urodziny KZK, czyli kapelusz z kwiatami, tak? Oczywiście nie chcemy twarzy dzieci, tylko same rączki, które pracują z naszymi kartami pracy. Otrzymacie w prezencie dodatkowy świąteczny zestaw kart. Także zachęcam, zapraszam, polecam. To wszystko dla Was, żeby Wam pomagać, żeby Was wspierać, żeby Was motywować, żeby po prostu pracowało Wam się lepiej. No to co, ja już się z Wami żegnam, życzę Wam przyjemnego i spokojnego wieczoru, życzę Wam dużo zdrowia, życzę Wam dużo mądrości, tak, jeśli chodzi o to korzystanie z tych miejsc publicznych. Naprawdę w chwili obecnej robi się już tak troszeczkę niebezpiecznie z racji tego, że coraz więcej przeziębień, coraz więcej gryp, i to wszystko gdzieś też może dodatkowo powodować, że nie do końca komfortowo się czujemy. Także bardzo proszę, dbajcie o siebie, bardzo proszę, unikajcie skupisk. Nie chodźcie do tych centrów handlowych w tym takim największym przepełnieniu. Wyjdźcie na spacer, zróbcie 10 tysięcy kroków, tak jak ja to robię w ostatnim czasie. Pobądźcie trochę z naturą, pobądźcie jeszcze na świeżym powietrzu, bo cieplutko, bo fajnie. I unikajcie tych miejsc, gdzie można się szybko zarazić, przeziębić, nie daj Boże, bo sami widzicie, że jest trudno, tak? Jest trudno potem o pomoc medyczną, jest trudno potem się z tym wszystkim odnaleźć, pojawia się strach, lęk, że może to koronawirus. Także naprawdę proszę Was, dbajcie o siebie. Witaminka D, spożywamy witaminkę D, dużo warzyw, dużo owoców, dbamy o siebie, dbamy o swoją dietę i wzrastamy. No to co, pozdrawiam Was cieplutko, ściskam. Sklep anetaszostak.pl, anetaszostak.pl, rozpisać sobie swoje działania w awansie,
zaplanować wszystko, poustalać wszystko tak, żebyśmy mieli pewność, że to, co robimy w naszym awansie zawodowym, robimy dobrze. I nie tylko w awansie. No to co? Pozdrawiam Was serdecznie. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego. Rozporządzenia za chwilkę będzie Wam rozsyłał robocik. Za momencik podlinkuję je w nowym poście. I jutro kolejne, tak? Trzymajcie się cieplutko. Dobranoc. Pa, pa.